Hejka, moi drodzy, z tej strony Deseo. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Neon God z Tomb Raider Custom. Jest ze mną Torkus. Jestem, Siemka. No i ciągamy dźwignię. Bani. Mam wrażenie, że to czasówka, wiesz? Bo taka muzyka się włączyła. Aha. Chyba tak, faktycznie włączyła się. Dobra, ale ja w ogóle nie wiem, w którym kierunku mam biec, więc ja najpierw sobie wejdę tak na sucho, że tak powiem. Może trzeba by było właśnie. Wchodzę do góry. O Jezu, jaka muzyka głośna. Lasery. To chyba przez te lasery trzeba będzie. No przez te lasery. Ale tylko jak je wyłączyć, to przecież ich nie przejdziesz. Chyba, że na YOLO. Chyba, że na YOLO, no. Ale poczekaj. Tu z drugiej strony. Ale tu jest apteczka. Z drugiej strony jest apteczka. To ja idę po apteczkę. Nie ma. Ja też, ja też. Ale jak to... Jak to zrobić? Przebiec trzeba chyba w odpowiednim momencie. Tak. Dobra, wzięłam. Udało mi się. Mhm. A to sekret! Ja sobie to w ogóle muszę podgłośnić, bo... Dźwięk sekretu normalnie się ten pojawił, nie? Mhm. Dobra, przebiegłem to. I co, myślisz, że to była czasówka, tak? Czyli trzeba by było zeskoczyć na dół. Tak. Ale co, to tam do góry potem i ja... I co, na YOLO tam? Zastanawiam się właśnie. No chyba na YOLO, no. Jak mam zeskoczyć na dół teraz, żeby w te lasery nie wpaść? No wiesz co, no ja na drabinkę i chyba skoczę sobie na, wiesz, do tyłu z rolem, tak mi się wydaje. O Boże, co ona zrobiła? Nie, Jezus, na Jezu, fart! Nóżką tak wiesz o wodę, ale masakra! Ale do tyłu zrobiłaś? Tak. Ale dobra, byłaś dosyć nisko, czy nie? Czekaj, teraz muszę się skupić. Ale nisko byłaś na tej drabince, tak, czy nie? Nisko. No bo tam bałam się, że ja tam lecę na YOLO. Dobra, jestem. Lecisz na YOLO? Tak, ale biorę apteczkę, nie? Ale to się pali. To się pali? Podpalamy się. Od czego? Od tych laserów? Tak! No to dramat. Ale to się chyba podpalamy od tych... Dolnych pewnie. Nie, właśnie nie. Od tych górnych? Od nie wiem od których. To ja od nie dolnych, wiem. Ja przeskoczyłem. Od dolnych, tak? Dobra. O Jezu, ale weź przeskocz te następne. A to jest czasówka jeszcze, no to pozdro. Nie, Deseo. Ja muszę teraz tą apteczkę z powrotem brać. Nie, no to jest bez sensu. O, ja pierdzielę. Dobrze, że tu zakończyliśmy odcinek i mamy zapis. Ale nie będzie mi się chciało tego. Bo wiesz co, jak wchodzisz po tej drabince, to musisz tak zrobić ten rozbieg od boku tak trochę. Aha, wiesz o co chodzi? Bo ona nie ma miejsca aż takiego, żeby zrobić pełny rozbieg i dlatego rozumiem. Ona ci wbiega w te lasery na dole. A włączyłeś stoper, mam nadzieję? Nie, zapomniałem. Super. Dobra, ale to tam 5 minut, nie? Dobra. Trzeba pamiętać. Okay. Czyli te dolne podpalają. Dobra, zaś teraz tej drabinki no znowu do tyłu. Znowu. Nie umiem tego przeskoczyć, bo mnie teraz zablokowały te... Barierki? Nie, u góry te... No, wiem, chyba, zaraz, chyba sobie zaraz daruję tą apteczkę, bo mi się już nie chce. Ja chyba też, no. Znaczy jeszcze spróbuję ze dwa razy, a potem ja już... Ja też. Znaczy powiem ci tak, potem jest od razu orgia, bo atakują nas te, takie wieżyczki. No tak, no, bo wchodzimy na lasery, więc no. Kurde, a już przeskoczyłaś, tak? O nie. No bo tam jest taki stres, bo tam jeszcze są te... No czekaczki. Właśnie i chciałam za szybko... Wiem o co chodzi. Wcisnęłam alt. Wiem. Ale zrobisz to zaraz, już jesteś blisko. Popieprzony challenge. Challenge, akurat tutaj to blisko masz save'a, nie? Gorzej jakbyś miała daleko i nie powtarzaj tutaj do tego momentu i rób tą czasówkę. No ja nie ogarniam tego, dlaczego to mnie podpala? A teraz idealnie przeskoczyłam, zdążyłam z czasówką ze wszystkim. I cię podpaliło. Czemu mnie to podpala? Nie rozumiem tego. O kuźba. Słuchajcie, teraz ja nie wiem, co to jest. Co to jest? Przecież ja nie ogarniam. Ale to jest jakby duszek, czy to jest ogień? No takie nagle z nieba, znaczy wiesz, nie z nieba, tak jakby z kierunku właśnie tej maszynówki, nagle pojawia się ogień, nie ogarniam. A dasz gra tego jakoś wyminąć? Nie, bo on bezpośrednio na mnie. O Boże. Także nie rozumiem, kompletnie. O co chodzi? No kuźwa. Chyba, że tam coś jest niewidzialnego, czego ja nie widzę i albo się to przeskoczy, albo nie. I ty dotykasz, może tak jest. Nie czaję. Bo czasami to masz, a czasami nie, tak? Tak. Kurde, no nie wiem. No i teraz się podpaliłam. Także sporo sobie poczekasz. Spoko. Teraz zaś nie było tego ognia, ale się podpaliłam, nie? Boże, a ja to nagrywałem. Co? Czemu mi się nie nagrało? Jak to ci nie nagrało? Chyba poczekaj. No ja teraz nie mogę poczekać, bo nagrywam. Znaczy, dobra, to sobie próbuj. Ja muszę sprawdzić, czy to mi się nagrało. No teraz... Ej, nie nagrał mi się. Początek tak, to odcinka. Podpala. Dobra, już widzę. Nie nagrał mi się początek odcinka. No to musisz sobie to dograć. Podpala ten maszynowy. Maszynowy tak, mówisz? Tak. Po prostu weźmiesz taki, trzeba wziąć taki skręt, żeby to ci po prostu nie dotknęło. No to czekaj, Deseo, to ja robię to jeszcze raz na nagraniu, wiesz o co chodzi. Ja robię load i trudno, jeszcze raz to będę robić. Maszynowy, pamiętaj, maszynowy podpala w razie. Dobra, tego. Słuchajcie, nie zobaczycie początku odcinka, bo mi się nie nagrał. Więc słuchajcie, to jest beznadziejna czasówka. Desełko cały czas to próbuje zrobić. Ja wczytałem, zrobiłem loada i zaraz wam pokażę, o co tu w ogóle chodzi.
Zrobiłam to. Zrobiłaś, dobra, poczekaj teraz ty na mnie, dobra? Bo mi się serio nie nagrał ten początek. Masakra, nie wiem jak to się zadziało. Dobrze, że teraz się skapnąłem, bo jakbyśmy później to przeszli, to byłby dramat. Dobra, tu jest sekret, ale ty bez sekretu tego zrobiłaś, bez, tak? Bez tej apteczki, dobra. I słuchajcie, no ta czasówka jest beznadziejna ogólnie. A to sobie tylko na górę zobaczę, co tu jest. Dobra. Mamy to! Koniec? Mapę znalazła. No to koniec pewnie będzie tych rezydencji. Dobra, Deselko, musisz teraz poczekać, bo ja to robię. Dobrze. No tylko zobaczymy, czy... Może mi się to uda, nie wiem, jakoś szybko zrobić. Zobaczymy. Najgorsze są te drugie lasery, słuchajcie. Tak, to jest koniec. Tu we mnie strzela. Przeskoczę? Przeskoczę. Dobra. Dobra, słuchaj, zarobiłem to za pierwszym razem, nie? Kupić. To już jest później do wyżyłowania, jak się rozumie. Tak, wiesz, dokładnie tak. Dobra, słuchajcie, to pokazałem wam to. Sorry, że nie na ślepo, ale no, jakiś błąd był. Wskoczyłem tu do góry i co? No i teraz wejść do tej mapy, tak. Wiesz. Ona coś mówi, tak, że mapa, mhm, no. Tak. Peru! O Boże, zbawienie. No. Jaki sztos, w końcu doczekaliśmy się, słuchajcie, ósmy odcinek, tak? Tak, ósmy odcinek. Ósmy odcinek i dopiero Peru, ja walę. Ale jak fajnie, jejku. Dobra, to gdzie idziemy najpierw, słuchaj? No, tu jest coś do góry. Tutaj, no do góry coś tutaj jest. A nie, nie da się do góry da tu się, wejść, no bo są skosy. Kwiatkach. Po kwiatkach? No tam dalej, idź po kwiatkach. A dalej, dobra, bo ja tu jeszcze jestem, gdzie się zaczęło. O, oh, fuck! Dobra, słyszę tygrysy. Jak to się mówi? Ambientową, czy co? Ambient tego, Irlandii. A, dobra. No słyszę też, tak. No i wchodzę po jakichś kwiatkach, ale tam jeszcze, gdzie był ten tygrys, nie? Było przejście. Wiem. Widziałaś? Tak, ale tam jest, widziałam to jakieś kręcone. Kręcone. Nie mogę zaskoczyć. Dobra, jestem przy dźwigni. Ja nie mogę. A tu zaś jest jakieś przejście też na górze. Gdzie my idziemy najpierw? Nie wiem. Idziemy do góry, a tego dołu żeśmy nie ogarnęli? To ogarnij. Ja myślałam, no, że ale... jest tylko, ja myślałam, że tam jest tylko, wiesz. Otworzyło się coś. Dobra, no idę na górę najpierw. No zjeżdżam tu, nie mogę tam dojść. O Boże, kolce tu są. Aha. Nie wiem, czy ja mam tu... A jak w ogóle ten level się nazywa? No. Heart of Peru, okej. Okay. Ja nie mogę doskoczyć do dźwigni, także spoko. Pozdrow. Okej. Okay. Zsuwam się wszędzie cały czas. Okej. Okay. To dzisiaj nie jest dobry dzień, słuchajcie, na nagrywanie. Chyba Boże, w ogóle stopera nie włączyłem. Weź proszę. Masakra. Jest okay. Fajny odgłos, dobra, jak ona chodzi po tych kamieniach, wiesz? No fajne, tak, to prawda. Tu mam jakieś drzewo, słuchaj. Gdzieś się coś otworzyło. O, jest tygrys. Otworzyło się coś, ale nie wiem gdzie. Poszedłem tam dalej górą, jak coś. Tak jak są kolce, tak? Tak, jak są kolce, tu trzeba mieć klucz, słuchaj. No i takie klimaty to mi się podobają, tak mogę nagrywać. Gdzie są? A tu są te kolce. O Jezus Maria, czekaj, bo tu się coś pode mną zawaliło. Co tam jest? Jakieś ognie buchają. Ej, ale tam można zeskoczyć na dół. Słuchaj, boję się trochę tego Peru, bo tu mogą być takie pułapki z dupy, a my lecimy bez, wiesz, zapisu i wiesz, no wiem. Możemy zginąć w głupi sposób, wiem, po prostu. Czy kto leci bez zapisu, to leci bez zapisu. A zrobiłaś sobie? Ja nie wiem. O Boże. Pytanie, czy na te klapy... Tak, ja jestem pod spodem. Na te klapy wejdź, jedna się, aha, rozwali, dobra, i tam musisz zeskoczyć. Jest jakaś pajęczyna w ogóle, jakieś drzewo. Nie wiem, czy ja mam na dół skakać, czy tam przed siebie na ten postument. Dobra, skoczmy na ten postument. Nic się tu, okay, mi nie zawala na łeb? Nie, nic tam się nie dzieje. Słyszę tygrysy. To co to jest? Ale ładnie tu jest, Boże. Podoba mi się to, wiesz? Na sam dół zlazłeś? Tak.
Zastanawiam się. Chcę, żebyś, bo tygrysy zabijam? Chcę, żebyś wybadał sprawę, nie? No wiem, wiem. No, ja jeszcze lecę bez zapisu. Jak tu zginę, to powtarzam tą czasówkę, nie? Boże, zaś ile jest tych tygrysów tu? Dobra, i co my tu mamy? Ładnie, bardzo tu ładnie. Jejku, czekałem na takie klimaty. No ja też. Dobra, tu jest jakaś woda, wodospad. Jesteś tu? Tak, przy tym wodospadzie? Jest w ogóle schodki. Są takie kolumny. Schodki. Jest jakiś most na górze, widzę, mostek. A co to jest? To ma się wysunąć chyba. Taki kamień wyróżniający się. Czekaj, schodki mówisz. A jeszcze jest podwodne takie przejście, widzisz? Nie, ja na razie po tych schodkach polazłam. Po schodkach do góry, tak? Tutaj są... O Boże, coś wyciągam. A flary. Mrówki, słuchaj. Ja mrówek nie pamiętam, czy widziałam w ogóle w Kastomie. Takie mrówki działające jak... jak te. Skarabeusze, no, nie? Skarabeusze, no. Wziąłem jakiś klejnot. No dobra, no to chyba trzeba. Bo tam jest tylko to, są flary i klejnot. A tak, są, bo to jest mrowisko. Dobra. Tak, zmrowisko. Ale gdzie ty masz ten klejnot? Przy tym kościotrupie? A w tym, dobra, okej. Okay. A w tym drugim mrowisku coś było? Jest tutaj coś pod wodą, ale ona tutaj będzie pływać, czy nie? A czekaj, słyszysz? No. W tym drugim mrowisku coś było, no do podniesienia? Tak, a, flary. Dobra. To nie, no mrówek to chyba też nie widziałem nigdy w Kastomie. A skakałeś w ogóle po tych na górze? Bo jeszcze bym się tutaj... Nie da się właśnie. Ja nie widzę opcji, żeby tu wskoczyć na górę. Ale na pewno jeszcze tu będziemy wracać, więc wiesz. Boże, te mrówki mnie już zeżarły trochę. Da się tam płynąć w ogóle? Nie wiem. Już mam pół HP. Zastanawiam się, teraz mam tak zagwózdkę, wiesz, życie. Ale co? Na czymś zastanawiasz? Nad save'em. A powiedz mi, a jak tam był, bo my mnie tam, a ty nie, u tygrysa byłeś wtedy tam zobaczyć, co było tam, gdzie tygrys wyleciał? Nie, nie byłem w końcu. No, żebyśmy nie, tam poszedłem nie do góry. Słuchaj, te mrówki mnie tu ganiają i mnie to wpienia. Ja bym się jeszcze tam wróciła. Dobra, a zanurkowałaś w końcu, czy nie? Nie. A ty nurkujesz? No, ale mi się nie udaje w ogóle. Próbuję na główkę tam skoczyć. Nie da. Chyba się nie da, no ale kurde, głupie. Ja jeszcze bym się wróciła tam, gdzie jest tygrys. No dobra, to wracamy, no, tak? Tak. I to zostawiamy na razie. No na razie tak, bo w sumie głupio, tak, nie wiem. Ja myślałam, że tam byłeś, bo ty powiedziałeś, a kurde, kolce. Ja myślałam, że tam są kolce. Nie, ale jak ja mam wrócić się teraz? Jak, no po jak tym ja mam takim pochyłym, na klocek, tak? Masz pochyłę. Mam pochyłę, zaraz mnie mrówki zeżrą. A ten klocek jest zaraz za mną, czy ja muszę tam wykręcić? Ten klocek, znaczy no musisz, nie, jest zaraz za tobą, a, tylko ale od prawej muszę rola zrobić. Tak, rola i chycić się apulkami. Boże święty, pyrka mi już życie przez te mrówki. To jest jakaś paranoja. Była ta? Nie. Muszę wziąć, słuchaj, apteczkę, nie? No ja niestety tamtej małej nie wzięłam. Tutaj trzeba pamiętać, że jest jeszcze to... Znaczy, wiesz co... A w tych krzaczorach tu nie, nic tu nie ma. Ja się na razie tam wracam. Ale może... No ja za bardzo nic takiego nie widziałam w tym pomieszczeniu. Wiesz... tam z tym wodospadem. No poza ja tą dziurą tak, w wodzie. Tak, 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 dokładnie. No i tam most jakiś... Jak mam wyjść teraz z tej dziury? No, ta drabinka jest. Tu jest, dobra. Boże, i zaś mi robi te salta w powietrzu, nie? Masakra. Dobra, ja sobie wyciągnę broń, bo nie wiem, czego mam się tam spodziewać. Daj znać. Wiesz teraz co? Ty będziesz przodować. Czy to małpka jest? A to są te kolce jeszcze, muszę je na nie uważać. No ona na coś celowała, ale w sumie to ja tu nic nie widzę. Małpka jest, nie, nie zabijam. Małpka? Nie, no to małpki nie. Dobra, ale tam jest jakieś woda. Przejście? Okej. Okay. No i trzeba będzie chyba sobie ponurkować, tylko... Boże, żeby mi tylko życia starczyło. Że jak nie to będzie... życia? Tlenu, no, tak? Tlenu w sensie, wiesz, żeby mnie tam nic nie żarło. A no i tak jest dalej. Małpka. Byłoby fajnie. A i widzisz teraz... te węże w ogóle? Ej, to my to otworzyliśmy tutaj, tym pokrętłem wtedy. Co? Tu co wyszliśmy, do tej małpki, to no. Jakby się odwróciła, to masz te drzwi, które otworzyliśmy. A, to są te drzwi, dobra. Ale zobacz, są tu węże takie, jakby...
Na klejnoty, dwa klejnoty, gdzie, mamy jeden. Gdzie? No przy tych drzwiach. A jest, dwa węże. Dobrze. Mhm. I musimy dwa klejnoty, no to wejdź, mieć, mamy jeden. Przez tą roślinność. I tu jest klapa taka na dole, dobra. Przeskoczyć przez roślinność, dobra. O Boże, czuję, że tu... są ryby. Są ryby. No właśnie, są ryby. Właśnie myślałem tak, że będzie. Że jakieś rekiny, krokodyle, coś. Ja już jedną wziąłem, więc mi nie mów. Ja mam dwie duże i jedną no, ale małą. Ale masz tą, słuchaj, dodatkową z tego sekretu. No ale jedną małą, już jedną wykorzystałem, tą co zabrałem. Dobra. To ja robię tak. Dobra. Ubity. Czemu to jest pajęczyna? Zabiłaś je, te ryby? No tak, bo się wypływa tutaj dalej. A dalej, dobra, bo myślałem, że ty je przyciągnęłaś tu do siebie i wypłynęłaś. No są te ryby, dobra. Zastanawiam się właśnie, czy... Ale nie wiem, gdzie tu się wypływa. A tu się wypływa. Już mnie tak pogryzły, słuchaj, że to jest po prostu patola. Zobaczę sobie, to są takie drzwi z czachą. Są, jestem przy nich właśnie. A dwie ryby tylko były? Dwie. Ona strzela w to. Boże, w ogóle ta kamera się tak baguje. Dwie. A pod tą wodą na pewno nic więcej nie było. Nie, będę zaraz pływać, bo tu jest chyba z tego co widzę tylko. A te drzwi z czachą. Aha, dobra. Ale fajne te tekstury tych drzwi. O Jezu, ale tam są te ostrza. Jesteś tu? Jestem. Przeszłaś te ostrza? No w jedną stronę tak. Bez uszczerbku na zdrowiu, że nie, tak no, powiem? Nie, no coś tam mi zabrało. Tylko nie wiem co zrobiło to. Dobra, powiedzmy. No przekręcam to pokrętło. No tego rola tak robi, szkoda, słuchaj. Szkoda, że no beznadziejna to jest. Szkoda, że nie pokazało co, no myślę, że trzeba by było tutaj po prostu popływać. No i już mi pyrka życie, muszę wziąć apteczkę, tym razem dużą. Zostały mi dwie apteczki DSO. A tu się chyba otworzyło, to są jakieś dwie apteczki? Dwie apteczki. No ale przecież jedna brałeś mała, tam tą jedną duża. Małą, to przypomniałeś no, być do przodu. No właśnie, jedna mała, cztery duże mi zostały. No to pozdro, będziesz mi dawała save'a. No, no nie będę. Będziesz nie i będę, to wcale... bo to jest challenge. No trudno, ale to ja, to jakby wiesz, to apteczki to co innego. Ale to jest też z ilością sejfów. Ej, ale tu coś leży, widzisz to? Tylko gdzie? Tam są kolce chyba i one się wysuną jak ja to podniosę, czy nie? Gdzie? Pod wodą. Aha, jakiś artefakt, nie widziałam. Czy to leży? To ja nie chcę ryzykować. Ja też nie chcę ryzykować. Ale co się otworzyło? A no po drugiej stronie. Otworzyło. Dobra, mam. Jest tu coś? Jakaś pułapka? Tylko kolce. O Boże, jak się wystraszyłem. Tylko! No fajnie. Tylko. Czy ja? Dobra, i wbijam do góry gdzieś, tak? Mhm. Okej. Okay. Teraz trzeba pochyłe? Zrobić rola. Tak, znaczy rola, w sensie do tyłu odskocz. Znaczy do tyłu, o, dobra. Mhm. To na to można wejść. Widzę drewniane, kolejne dobra. Kolejne zwłoki na wodospadzie i teraz zastanawiam się, czy by tam nie wskoczyć, bo one mogą coś mieć. No mogą. I pytanie, czy ona doskoczy do wodospadu? Doskoczy na ludzie. No proszę cię, to jest bliziutko. No są tu jakieś zwłoki. I co, jest tam kryształ? Nie. A są naboje do Uzi. O, ja bym wolał apteczkę pomimo wszystko. Mimo no, wszystko, ja też. Boże. Jest, jak ona mi się tu blokuje. A to jest sekret. Serio? Te sekrety nie są tutaj zbytnio ukryte, ci powiem. No nie są, nie są. Tam jest dobra, dźwignia. I teraz, no, teraz do tej dźwigni. Dźwigni, no. Tylko żeby tego nie zlamić. Torgus, dobra, jest. Byle to nie była żadna czasówka. O, teraz możemy zebrać to pod wodą. A, widzisz, Boże, całe szczęście, że tego nie zrobiliśmy wcześniej. No. A gdzie to jest? Aha, no, dobra, już widzę od razu, jak się zaskakuje. Tylko żeby to nie była czasówka. Tak, klejnot. Klejnot. I możemy to włożyć w te węże. Tak, to możemy się wracać. No pytanie jeszcze, co z tym wodospadem tam, no tak mnie to zastanawia, ci powiem. Z wodospadem? A sam no dziurą. Tam wtedy, no to nie? Przecież dziurą. Mi się wydaje, że tam jeszcze będziemy, bo tam widziałem jakiś most w ogóle. No dobra. Myślę, że jeszcze tam będziemy, taką mam no nadzieję. No to wtryniam. Topaz. Jezu, fajnie, te R3 mi się kojarzy od razu, nie? Tak. Bo to takie samo. Bardziej TR-owe właśnie, bardziej z trójki, nie? Ta tak. Dżungla albo ten Pacyfik, nie? Zgadza się.
Czemu się zamknę? Aha. Coś się dzieje? Nie rozumiem. Ja mam tam wejść, czy w to strzelić? Co to jest? Aha, to trzeba strzelić, dobra. Okay. To mamy celownik. Celownik mamy? A, no mamy, dobra, ja pistoletami to zastrzelę. A tu się otworzyło coś. Klapa. No, klapa. Chodzę, tu jakieś roślinki. Boję się. Ja też. Jezu, jaka muzyka. Apteczka. Jezu, zbawienie dla mnie. Apteczka, ale tam jakaś pochodnia. Leci coś już. Boże, zabiło Boże, mnie. Boże. Aha. Zabiło cię? Nie. No to ja powtarzam. Spadło. Ja powtarzam. No. Tak, spadło tam przy od tej apteczce. Od kiedy powtarzasz? Od nurkowania. W sensie nurkuję, aha, zabijam ryby, aha, most i te sprawy. Aha, okej. Okay. No. Ale zdążyłaś zebrać apteczkę i sam nie, uciec? Nie, ja po prostu nagle zaczął się trząść i ja odskakiwałam do tyłu, bo się bałam, że no leci na mnie jakaś kula. No a dobra. Spadły z góry te, no, no takie kolce. Kolce. Tak. Ale powiedz mi, da się w ogóle tą apteczkę zebrać? Nie czy wiem, ona jest taka ja nie zebrałam jej, bo po prostu jak to zaczęło coś lecieć, to ja od razu zaczęłam, wiesz, odskakiwać. Nie no, moim zdaniem się dają zebrać, tylko to trzeba tak na szybko zrobić. Teraz no, ja wolę jednak nie ryzykować. No ja ją zbiorę chyba. No bo jednak ja mam dwie, nie? Mm-hmm. To ma dla mnie znaczenie. No to proponuję ci sobie tam zapisać. Nie! To będziesz tyle czasu jeszcze wszystko powtarzał? No trudno, będziesz czekać. No nie możesz tak robić. No jak challenge? Absolutnie. No chyba, że dasz mi save'a z apteczkami swoimi. Nie. A jakim cudem ja mam tyle życia nagle teraz? Ja się boję tymi korytarzami. To jest jakaś woda. Tu jest coś do góry. Nie czaję. Nie wiem, którędy mam iść. Czemu ja mam teraz jedną małą, dwie... Aha, chyba, że ja wziąłem, nie wiem. Nie no, czekaj na mnie, DSO, bo ja to i tak wycinam teraz. To bez sensu, że ja nie pokażę twoich reakcji. Wiesz o co chodzi, ja tego nie będę pokazywał na... Ginęłaś? Tak. To tutaj jak idziesz dalej, no to tylko nam pozostaje jakby wskoczenie do tej wody, no bo po prawej pominęłaś stronie... tę apteczkę, rozumiem, no tak? No tak, tak. No nie biorę mogę jej. To wskoczyć w ogóle? Nie, no to ona jest chyba fejkowa, słuchaj. W ogóle ja jej nie mogę wziąć. Nawet jak idealnie to robię, to i tak mnie to zabija, nie? Mhm. No nie da się. Dobra, nie wiem. Omijam to. Nie biorę tej apteczki. Idę dalej. Co mam uważać? Mówisz, no, jest woda znowu. No do wody wskocz, tak. A tam dalej mam nie iść? No nie, no bo to są te takie, co zabijają. Trzeba to obkrążyć, bo zabiją te. Aha, dobra. Czaj. Zginęłam. Znowu? Jest tam z powrotem. No przeskocz to tylko ładnie. Ja się właśnie zastanawiam, czy ja bym to z shifta wzięła. No i z shifta jest okej. Okay. A to pokrętło, przepraszam, po lewej stronie też jest z kolcami. No właśnie, ja tego nie ruszam. Po prawej przekręciłem i się otworzyło. I się otworzyło. Tak, no więc ja tego nie ruszam, idę dalej. Jaka ładna sala, o Jezus Maria, już widzę te kolce. Jezu, prawie mnie zepchnął ten na dół. Tygrys tu jest na górze. No właśnie, ubiłam. Dobra, pięknie też go ubiłem. No ładnie. Dobra, to na razie górę teraz. O, jest następny tygrys. Tak? No dwa tygrysy. Na razie mam jednego. A jest drugi. Tu jest, można coś wyjść wyżej. Dobra, to najpierw tutaj obszukujemy, nie? Tą górę. Mhm. A ja sobie pięterko wyżej tutaj wlazłam. Ja też wchodzę gdzieś wyżej, wiesz? I tam są takie płytki, nie wiem czy to... I później na drzewo ewentualnie można wejść. Płytki, widzę płytki, no i można na drzewo, a po prawej stronie mam takie jakby, nie wiem, za barierkami coś dziwnego. Skaczesz na te płytki? Tak, na drzewo teraz. A z rączkami? Nie, bez, dobra. Na drzewo z rączkami. Na drzewo. A na drzewo z rączkami, dobra. Tak. Na ten konar taki tam, mm-hmm, dobra. A na dole jest woda, tam tak by the way? Tam się trzeba dostać... Chyba woda jest na dole. Tak. Tak, tam gdzie jest ten ogrodzenie, nie? Ogrodzenie takie. Mhm. Dobra, jestem. Ale czekaj, bo tam nie ma żadnych znajdziek, nic? Na tych pozostałych, tych konarach?
Dobra, chyba nic. Jest? Dobra. Skaczę na ten domek. Albo z domku znowu trzeba na... Dobra. Czaję. Widzę. Z miejsca chyba, nie? Właśnie z tego miejsca, to mnie to tak, wiesz. Z tego miejsca to tak, no słabo. Ja sobie biorę rozbieg, bo ona z tym saltem swoim z dupy to... Wiem, beznadzieja, ale dobra, udało mi się. Jestem wyżej, no i co mi to Mamy dało? Lianę. Lina? Mhm. O Boże. A tam na prawo nic nie ma? Na tamtym konarze? Nie, na tym też nie. Ja pikole. I to trzeba chyba tam na lewo z tej liny, nie? Tak widzę. Mhm. No na lianie jestem. Kurde, zaś nie włączyłem stopera. O Boże, no to, to zostało, nie wiem, z 8 minut? Z 10 minut, no 8 max. Musisz mi przypominać. Nie mogę. Jak mówisz 3-4, to od razu stoper włącz, Torku. To jest jakieś takie dziwne. Nie no, tak się nie da tam wskoczyć. Jak my mamy tam Koczyłem skoczyć? Ledwo, ale uważaj, bo jak skoczysz za daleko, to nadziejesz się na kolce. Bo ale, są kolce ale tu. Ale jak to się rozbujać z dołu? Nie czaję. W sensie z samego dołu? No ja tak byłem, może nie na samym dole, ale bliżej dołu, nie? A może bym tak pod ukosem to zrobiła? Się zastanawiam. Ale nie wskocz ale... za daleko, za no, głęboko, no, nie? Bo są kolce. Takie w sensie, wiesz, dobra, wyskoczą. Widzę. Ale przeskoczyć je trzeba. Tak. Musisz tam do tej dźwigni, nie? Dobra, przeskoczyć. Co to są za klucze w ogóle? Dźwignia jest. Ignition key. Nie mów, że będziemy jeździć jakimś skuterem. Aha. Wyłączyło no. nam ten. No dobra. Ale to wszystkie wyłączyło? Tak, wszystkie, wszystkie. Ja mam teraz pytanie za 100 punktów, jak stąd wrócić? Na tą lianę chyba znowu, nie? Właśnie się zastanawiam. No bo na dół się nie spuścimy przecież, no, to jest może, za wysoko. A na sam dół może do wody, bo przecież co tutaj już zrobisz? No ale jeszcze jest pięterko z tym mostem, tam żeśmy nie obszukali, aha, bo my weszliśmy wyżej. Aha. To chcesz do wody czy na no tą nie. linę? Kurde, no ale... A jak nie doskoczymy do tej liny? No to jak nie doskoczymy do liny, to i tak wpadniemy chyba do wody, nie? No mam nadzieję. No dobra. No ja się złapałem liny, więc spoko. To weź zobacz tam piętro niżej, czy coś jest. Ja poczekam. No, ale poczekaj, bo ja sobie liny muszę gdzieś skoczyć sensownie, nie? Wiem. Tutaj najlepiej, o. I nie doskoczyłem, zginąłem, dziękuję. Powtarzam, słuchaj, od tych kolców, nie? No ja bym do tej, ja bym może do tej wody wskoczyła. No, jak chcesz. A odkąd powtarzasz? No, od kolców. Znaczy, w sensie od tej bramy, to tu niedaleko w sumie. Aha, tam. Tutaj co ta brama jest taka, co przekręcaliśmy, co te kolce były takie, co ty dobra, się dobra, bałaś dobra. Przeskoczyć z shiftem. Więc w sumie jestem niedaleko, nie? No i odbiłam się, ginę. No, ja też zginąłem. Ale nie wiem, o co chodzi. Także... A gdzie jesteś? Wyszedłem na jakimś mostku. I tu jest jakiś manki jest. Chyba. Jesteś? Mhm. Słuchaj, szukamy w tej... Obszukajmy może tą wodę, bo tu chyba no ryb wody, żadnych wody. Nie ma. A potem... Coś jest w wodzie, jakieś dziwne coś. Co to jest, skrawek papieru? Co to jest? Nie. Shell. Muszelka, tak? No, chyba tak. Ale na samym dnie? No, na samym dole jest jakby po środku tej sali. Masz o to? Boże, nie, no czekaj, bo ja tu biegam. Znaczy, biegam, pływam. Pływasz, no, okej. Okay. Po środku, ale nie pod tym drzewem, nie? Gdzieś przy tym drzewie? A to jest pływa. Widoczne bardzo, czy nie? No, takie, jest taki klocek jakby wychodzący i zaraz przy nim. No, na środku pod drzewem. A, czyli pod drzewem, muszelka, no tak. Dobra. Czekaj. Potem można wypłynąć na taki mostek jak coś. A widzę, dobra, widzę to. Apteczka. Też takie jakieś wnęce znalazłam, apteczkę. Pod wodą? A to jest sekret, tak. To ja muszę to znaleźć, ale ona jest widoczna, ta wnęka? Widoczna jest taka szpara i dopiero tam jest wpłynięcie jakby do środka. No Jezu, ja muszę tą apteczkę, a pokierujesz mnie? Od drzewa, muszę na przykład pomyśleć. Od środka drzewa, albo nie wiem. Poczekaj, no tylko nie wiem, jak mam ci powiedzieć, w którą stronę masz być odwrócony. Albo dobra, są widzę... takie, no, takie no. płytki, takie, takie drewniane, takie, takie z kamienia, jakby wodospady tu są trzy, leją się. Trzy, później no, u góry widzę, są trzy. Dwa. No, no to tak. No zobacz, tam jest taka szpara, że możesz wpłynąć.
No jest szpara. I tu w prawo. Dobra, mam. Tak. Dobra, bo ja apteczki to muszę koniecznie. Szukam... Można wypłynąć na mostek. Masz to? Taki mostek jest. Na mostek, ale nigdzie więcej? No chyba nigdzie więcej, słuchaj. Tak mi się wydaje, że tylko na ten mostek można wypłynąć. Dźwigni podwodnej chyba żadnej tu nie było pod wodą, nie? A tu nie można stanąć? Nie, tu nie można stanąć. Tu się chyba coś wysunie potem. Dobra, ja idę na ten mostek i tam jest manki, słuchaj. Widzisz to? Ja jeszcze nie. Szukam jeszcze, tak wiesz, pływam sobie. A no dobra, to ja idę na to manki, tylko ja się boję. Tam jest... A nie, to nie tutaj, jest manki. Bo tutaj jest jeszcze takie drzwi są zamknięte. Nie wiem, czy ty to widzisz. Nie widziałem chyba. Drzwi zamknięte, a tu... Poczekaj, czekaj, czekaj, jeszcze tam nie idź. No. Jeszcze mam, gdzie można wypłynąć. No. I co tutaj jest? Boże, żeby to nie było żadna pła... Poczekaj, bo jest zakrwawiony szkielet z dużą apteczką. O Boże, to zaraz będzie zaś znowu. Boże, nie wiem, boję się. Dobra, czekaj, gdzie? Bo nie wiem, gdzie. Na prawo od tego, jak paczałeś na wprost tych... Wiem, na te wodospady trzy. Tak, to na prawo są takie jakby pod wodą takie coś dziwne. No jest. Taka głowa. I tu można wypłynąć. Dobra, widzę, mam tam. Nie. Wzięłam to. Nic się nie dzieje? Nie. O Boże. Ja pierdzie, jaki zacierz w ogóle. O Boże, no zacierz, bo tych... A tu są te drzwi. Dobra, już wiem, o co ci chodziło. Te drzwi no. Się otworzą. No dobra, to teraz na ten mostek. Czekaj, jeszcze zobaczymy. No jeszcze. Ja tu już nic więcej nie widzę. A to jest taka drabinka, ale tu jest ukosowe. Nie da się wejść na to, na ten pieniek? Ona nie... Jak zrobić, żeby z wody... No. Aha, da się. Jestem na drabince. Ale ta drabinka... Znajdź tu... Ale jaka drabinka? Drabinka, najpierw drabinka, później z kwiotków. No to cię wraca do góry, to bez sensu. Po co do góry wracasz? Tak. Byłeś to... na tym? No to jest ten poziom, który byliśmy chyba, czy nie? No kwiatek widzę, no. Ale poczekaj chwilkę. No dobra. Chwilkę. Co zobaczyć, bo może to faktycznie nie ma sensu. No jest drabinka, ale jak ty to zrobiłaś? Ale to jest lina! Aha, czy ja mam tam iść? Tak, zobacz, no jak jest ten pień, no jest, to ja mam, wiem, widzę to, tylko jak to zrobić? No musisz tak wpłynąć, jakby zanurkować, żeby wychodziła jakby z tego, wynurzyła rozumiesz? Się, tak? Ale nie gadaj, że trzeba będzie znowu gdzieś skoczyć, bo dostanę... Tak! Z liny trzeba będzie wskoczyć w takie okienko. Dobra, wbijam po tej drabince. Boże, jak ty żeś to wyczaiła, ledwo się wykręciłem w powietrzu, wiesz? Ledwo. I nas tu nie było, tak? No nie. Dobra, w zasadzie mamy 2 minuty jeszcze i kończymy. No dobra, to w to okienko musimy tam... Wycelować? Tak, myślę, ale że tak. Ale zginiemy, jak nie trafimy? Nie, no przecież woda jest na dole. A, no to spoko, to możemy próbować. Gdzie masz tą linę? Ale to jest taka lina z... dobra, ja myślałem, że taka do huśtania. Nie. Z tego w to górna. Okienko po lewej? Tak! Przecież to nie jest ten mostek, który ja widziałem? Nie wiem. Ja pierdzielę, to trzeba wykręcić jeszcze w po... Nie. Nie, nie wykręciłam. A może na prawo na ten mostek, czy nie? Nie wiem. Mi się wydaje, że tak trzeba to zrobić. No to będzie hardcore, ci powiem. Będzie. Tak to zrobimy, to na pewno zakończymy ten. To już jest very challenging, ci powiem. No bo to jest chyba challenging, tak? Jest! Wskoczyłem za pierwszym razem. No to świetnie. I jestem tu. Dobra, i tu będziemy kończyć, tak? Ja niepotrzebnie od razu wyciągnęłam łapki, no bo jak wyciągnę łapki, tak. To jak ona od razu łapki, to... mniejszy dystans pokonuje, nie? Wiesz, co znaczy w ogóle nie da się nią wykręcić, jak łapy wyciąga, no to wiesz. Tak? Ja myślałem, no że da się jeszcze, jak łapy wyciąga. Mi się nie dało. Ja nie jestem pewny, czy wyciągnęła łapy, no to wiesz. Nie jestem pewny, czy my to w dobrej kolejności robimy, wiesz? Bo w ogóle tam na dole było to wypłynięcie na ten mostek i tego nie zrobiliśmy. A no idziemy to... już do góry, nie? No to możesz tam iść. Nie, no już tu kończymy razem, no po co? Nie będę już tam teraz modził nic. Dobra, idę. Masz? Nie, no idę. A, dopiero. Idziesz dopiero, tak? Po tej linie. Mhm. Dobra, to ja już tu zapisuję na zaś, żeby nie było. Nie wiem, jak to zrobić, żeby ona tych łap mi nie wyciągała. Sam alt, bez kontrolu. Znaczy, musisz puścić kontrol w momencie, kiedy alt naciskasz. Bo no, musisz no na właśnie. Początku, no, bo no musisz właśnie. Trzymać ten kontrol, bo ona idzie po tej linii, nie? O, to chodzi. Musisz tak to synchronizować. No dobra, już przestań iść. Dobra, mam. Jest? Dobra, tak. To kończymy. Tak jest. Żegnaj się. No, dziękuję wam serdecznie, mam nadzieję, że pocicie się razem z nami. Dokładnie. Na tych nagraniach. Dokładnie tak.
przeżywacie tak jak i my. My wam serdecznie dziękujemy, no i do usłyszenia. Pa, pa. Pa, pa.